Pan miał być przyjęty do... Zwolniony został, a nie pierdolisz coś, no. Na czas określony byłem zwolniony. A dlaczego pana zwolnili? Bo powiedział, że koniec świata. Ale kto to powiedział? Wcześniejszy prezes, no, to odchodził, pan, czy... Ten, co odchodzi, ten pan. Sudo. No. Co odchodził. A nie widzi pan się w ogóle w pracy tam? Na skonia wie, bo wieczą niby... Ale czy chce pan pracować? No jak nie, no. Jak pan uważa, ale niech pan powie tak szczerze, czy jest na tyle pracy w Nowej Dębie, żeby pan... No to... jak nie ma, no jest. Ale chciałby pan pracować normalnie, no, służyć tak, naszemu miastu. No jak, no, 4 lata. I nie uważa pan przypadkiem, że ta nowa spółka, jakaś ASA, czy jakoś, co weszła na nasz rynek, czy ona nie odebrała pracy naszym ludziom z Nowej Dęby? Oczywiście, że odebrała. Nie widać, że już... Widać ich, nie? No właśnie ich widać, że są chodniki nieośnieżone i tak dalej. Właśnie dziś ich nie widać. Jechała telewizja. Bardzo dobrze. Telewizja też nie. Radio?